Z pamiętnika młodej lekarki. Ewa Szumańska. Będąc młodą lekarką na niezniszczalnym mimo reformy rubieży, wszedł raz do mnie pacjent jak burza z wykrzyknikiem na ustach. Dzień dobry, pani doktor. Rakiety mię zginęli. Dzień dobry. Wszystko ginie. Rakiety. Jak mawiał pewien Rzymianin, Heraklik z Fezu. A to byli rakiety tenisowe? Skądże znowu? To byli rakiety ziemia-powietrze. Znaczy do badmintonu? Ależ pani doktor jest głąbem. Takie rakiety, co to puf i samolot spaduje. Niemożliwie. A gdzie oni byli, te rakiety? W magazynie. To czemu pan się wyraził, mię zginęli? Bo ja je pilnowałem. I nie upilnował pan? Pani doktor, stary jestem, niedowidzem, a tam haktary aż po horyzont. W tydzień się nie obejdzie. To pan sam jeden pilnował? Jeszcze z paroma kolegami, ale też na emeryturze. A broń mieliście? Broń Boże, tylko latarki. Po co latarki? Bo tam nie ma światła. Ola Boga, ola Boga. Jeszcze ten atlas. Jaki znowuż atlas? Krajoznawczy. Ptolemateusza. Też ukradli bez kurcyje. A białe kruki odsunęli do Niemiec. Chwileczkę, bo tak pan zachachmęcił, że nic nie rozumiem. A skąd pan o tym wszystkim wie? A bo biegli. Pobiegli, dobiegli i stwierdzili, łomatko. I jeszcze Kopernik. Jaki Kopernik? Ten, co słońce wstrzymie i obróci ziemią? Ten sam. Do Londynu wywieźli bez kurcyje, a tam szukaj wiatrów, Piccadilly, cirkus. Zaraz, momencik. A skąd Atlas i Kopernik w magazynie z rakietami? A ja wiem. U nas wszystko możliwe. Taki burdel, za przeproszeniem, pani doktor, za strach. Ola Boga! Widząc, że pacjent jest zupełnie rozcząśnięty nerwowo i goni do piętki, obaliłam go na leżankę, zatoczyłam butlę z kroplami walerian, podłączyłam kroplówkę i zrobiłam wlew. Czy czuje się pan już troszkę lepiej? Troszku, ale boję się, że mnie oskarżą o szpiegostwo. Afe, dlaczegoż? No wie pani, tu rakiety, tu Niemiec, tu Londyn, tu Ptolomateusz. Rozumiem. I będą chcieli zwalić na kozioł ofiarny. Właśnie. Więc może mnie pani doktor da świadectwo, że jestem niepoczytalny. Z miłą chęcią. Ale muszę mieć jakąś podkładkę. Niech pan weźmie ten oto egzemplarz pana Tadeusz, który mnie zabłądził z nienacka pod strzechę, i poczyta. Litwo! Oj! No, oj i co dalej? Jakieś takie za małe literki. Widzę, że jest pan rzeczywiście niepoczytalny. Proszę, oto zaświadczenie z pieczątką. I jeszcze aspirynka, żeby się mnie pan nie zaziębił, błądząc przez te haktary. Ręce pani doktorowi całuję. Ola Boga! Biedny człowiek, a z pilnowaniem to u nas rzeczywiście panuje to słowo na by, które pacjent wypowiedział, a mię ono nie przejdzie przez usta. Bo złe sobie daje świadectwo, które obnaża kalectwo. W temacie zabezpieczania tajemnic i skarbów państwowych do usłyszenia.